Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na test gorącej nowości z Rossmana. Będziemy sobie testować dzisiaj nowy polski podkład od marki AA, a jest to podkład My Beauty Power. Co do tej serii, marka AA jakiś czas temu wypuściła pielęgnację, teraz wyszli z makijażem, mamy dostępny podkład w 3 odcieniach oraz bazę pod makijaż. Ja wzięłam sobie oczywiście kolor pośredni, zawsze tak robię, kiedy podkłady mają okrojoną gamę kolorystyczną. Dla mnie jest to najbardziej bezpieczna opcja kolorystyczna, na przykład Soraya Plante, Liren Natura czy podkłady z Bielendy mają tylko 3 odcienie. Zawsze biorę 2 i te kolory mi pasują, są ok. Nie są ani za jasne, ani za ciemne. Także tym razem też wzięłam 02, jest to kolor nude. I jeśli chodzi o ten podkład, ma być to rozświetlający produkt, ma zawierać witaminę C, dawać naturalny blask. I mamy tutaj jeszcze antyoksydanty oraz neopeptyd. Myślę, że może być to fajna opcja drogeryjna. Ja lubię podkłady z AA, testowałam kilka i każdy mi się sprawdził. Jeden bardziej, drugi mniej, ale nie było nigdy bubla, nie było nigdy produktu, którego bym nie używała. Także jeśli chodzi o podkłady AA, jestem zadowolona jak do tej pory. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Podkład jest przystępny cenowo, wydaje mi się, że ja za niego zapłaciłam 26 zł w cenie regularnej. Baza kosztuje chyba 29,99, ale nie pamiętam na 100%, także wrzucę Wam link i do podkładu, i do bazy, będziecie mieć to w opisie. Mamy tutaj 30 ml pojemności, także standardowo, mamy tubkę, co jest spoko na wyjazdy. Ja osobiście lubię szklane opakowania, takie bardziej na bogato buteleczki do podkładów, ale lubię też tubki. Jak wspominałam, tubki moim zdaniem są fajniejsze do podróży, po pierwsze są lżejsze, a po drugie nigdy mi się z tubki nic nie wylało, a niestety z takiej szklanej buteleczki 2 razy mi się podkład wylał, ponieważ się to odkręciło właśnie w czasie podróży. Nie wiem jak to się stało, ale tak było. Więc tubka spoko, mamy tutaj fajne kolory, takie trochę ombre, moim zdaniem trochę letnie, trochę wakacyjne. Nie jest to raczej grafika ani jesienna, ani zimowa, ale mi osobiście się podoba to wszystko. Podoba mi się, że mamy tutaj złote napisy, także wszystko się zgadza, mamy złotą skówkę. Jest to podkład hipoalergiczny, standardowo jak w przypadku marki AA, bo jestem zaliczony, także przechodzimy do opisu, zobaczymy co nam tutaj obiecuje producent. AA My Beauty Power to innowacyjna fuzja antyoksydantów oraz bioaktywnych molekuł, które synchronicznie dbają o zdrowie i piękno Twojej cery. Trochę to tak wiecie, napisane po naukowemu, tak bym to nazwała. Rozświetlający podkład wyrównuje i ujednolica kolory skóry, nadając naturalne wykończenie makijażu z delikatnym efektem glow. Formuła z witaminą C i neopeptydem zmniejsza widoczność przebarwień i wygładza skórę, zapewniając jej zdrowy blask. No i standardowo mamy tutaj stosowanie, nakładaj na uprzednio przygotowaną skórę za pomocą palców lub ulubionego akcesorium do podkładu. Omijaj okolice oczu. Także lecimy z tym podkładem, sprawdźmy sobie najpierw standardowo kolor. Mam nadzieję, że on nie będzie za ciemny. Jeśli chodzi o podkłady AA i o takie okrojone kolorystyki, to mam podkład Sapphire Long Lasting Foundation właśnie w kolorze 02 i rewelacyjny odcień dla mnie, w ogóle ten podkład to jest bajka, bardzo go lubię. Ogólnie go denkuję, ale na pewno do niego wrócę jak znajdę go gdzieś na promce. Gadałam i trochę przesadziłam z wyciskaniem tego podkładu, no ale spoko, zostawię go, już będę go nakładać na skórę. Jeśli chodzi o ten odcień, powiem Wam, że jest przepiękny. To jest idealny kolor nude, bardzo uniwersalny. Nie idzie w chłodne tony, idzie delikatnie w ciepłe tony, ale bardzo, bardzo delikatnie. Jednak jeżeli miałabym tak stuprocentowo określić, w jakie tony on idzie, to powiedziałabym, że jest neutralny. Także bardzo mi się podoba, nie jest za ciemny. Co do samej formuły, jest bardzo kremowa, ja uwielbiam takie podkłady, nie za gęste, ale też niezbyt wodniste, które wiecie, spływają mi z dłoni. Tylko właśnie taka idealna postać delikatnego, lekkiego kremu. To lubię najbardziej. Także standardowo nakładam na połowę twarzy ten produkt. No i zobaczymy. Powiem Wam, że ta 2 na skórze wydaje się być dosyć jasna jak dla mnie. Patrząc na swatcha myślałam, że ten kolor będzie idealny. Ale okazuje się, że jednak nie jestem taka blada, jak mi się wydawało. I jeszcze troszeczkę ta opalenizna jest na skórze. I widać to przy takich podkładach. Także zobaczymy. Myślę, że jak rozblenduję gąbeczką, już wszystko ładnie wyrównam, to będzie ok. Ale już w miesiącach wakacyjnych tego podkładu bym nie używała, bo byłby dla mnie troszkę za jasny. Jeśli chodzi o samokrycie, to tak na pierwszy rzut oka myślę, że będzie średnie. Ładnie zakrywa niedoskonałości, jakieś zaczerwienienia, które mam. Ostatnio trochę skóra mi się pogorszyła, więc mam co zakrywać, także ten podkład nie ma łatwego zadania. Ale muszę przyznać, że przy takim pierwszym rozcieraniu palcem, jeszcze zanim rozblenduję gąbeczką, to zobaczcie, tutaj miałam taką brzydką niedoskonałość i jest to fajnie przykryte. Jeśli chodzi o porównanie strony bez podkładu, to widać, że ten podkład faktycznie ma krycie. No właśnie powiedziałabym średnie, bo to nie jest na pewno krycie pełne. Jeśli chodzi o takie formuły, to ja nie lubię budować tych podkładów, bo one się szybko ciastkują. Takie kremowe formuły jakoś nie chcą się na siebie nakładać.
Nie jest to po prostu podkład stworzony do budowania, do takiego full krycia, tylko właśnie raczej na co dzień, do tego, żeby wyglądał naturalnie. Doklepałam ten podkład gąbeczką i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z efektu. Podkład nie osiadł na skórze, tylko ładnie się wtopił. Jeśli chodzi o zminimalizowanie porów, o wygładzenie skóry, to tutaj, w tym miejscu, gdzie mam faktycznie rozszerzone pory, no nie ma tego, dlatego że jest to podkład dosyć intensywnie rozświetlający, ale na przykład na bokach twarzy, czy tutaj z boku czoła, to ten podkład wygląda przepięknie, jak druga skóra. On ma właśnie takie rozświetlające wykończenie, powiedziałabym, że nawet troszeczkę mokre, więc nie dla wszystkich ten podkład będzie ok, dla cery tłustej i mieszanej może to być za dużo. Jak ja sobie to przypudruję, to myślę, że to rozświetlenie troszeczkę pod pudrem się schowa i wtedy będzie fajne, naturalne wykończenie. Bo jak miałabym chodzić w takim podkładzie bez przypudrowania, nawet jeżeli byłby zastygający, to dla mnie on jest już troszeczkę zbyt mocno rozświetlający. Ale mówię, w połączeniu z pudrem myślę, że będzie wyglądał ładnie. No ja jestem zadowolona. Mam tutaj, jak wspominałam, taką większą czerwoną niedoskonałość. Tutaj też coś mi wyskoczyło. I to jest naprawdę ładnie zakryte. Może nie jest to full krycie, ale te niedoskonałości są fajnie zakamuflowane i wygląda to bardzo naturalnie. No a na tym nam zależy, żeby po prostu nie było widać, że mamy na twarzy makijaż. Co do gąbeczki, której dzisiaj używałam, jest to gąbeczka z Glow z setu Mango. I w składzie tego setu były dwie gąbki, duża i mała, i one są bardzo mięciutkie, rosną naprawdę spore, więc jakby co polecam, myślę, że jeśli chodzi o miękkość, można spokojnie je porównać do gąbeczek z Blended czy z Glam Shopu. Nakładam podkład na drugą stronę twarzy i na pewno widać gołym okiem, że on może nie tyle oksyduje, ale bardzo ładnie dopasowuje się do koloru naszej skóry. Tutaj jest podkład świeży, który w tym momencie blenduje gąbeczką. I on jest dla mnie trochę za jasny. Tutaj jest podkład, który siedzi już około 20-30 minut na mojej skórze, bo jeszcze musiałam na chwilkę zejść do kuchni. Także miałam przez około 20 minut ten podkład z tej strony i powiem Wam, że on się przepięknie dopasował. No po prostu wygląda jak druga skóra. I kolor zrobił się dla mnie idealny. No a ten świeży odcień, jak widzicie, jest dla mnie troszeczkę za jasny. Także moim zdaniem to jest na plus tego podkładu, bo to nie jest typowe oksydowanie, tylko dopasowywanie się do koloru naszej skóry. Tak wygląda podkład na całej twarzy, no i nie można nie zauważyć tego, że on jest rozświetlający. Fajne jest to, że to nie jest drobinkowe rozświetlenie, tylko takie, powiedziałabym, mokre, taflowe. Wygląda troszeczkę jak efekt mokrej skóry. I to jest spoko, dla mnie może na co dzień troszkę zbyt rozświetlający jest ten podkład, no ale zobaczymy, jak on będzie wyglądał w połączeniu z pudrem. I dzisiaj używam pudru z Belle, to jest Peach Powder, bardzo długo go nie używałam. Muszę do niego wrócić, bo bardzo, bardzo go lubiłam i nieraz pokazywałam Wam go w ulubieńcach. Przyznaję się bez bicia, że tak się zafascynowałam tym podkładem i tak bardzo on mi się spodobał, że słuchajcie, zapomniałam nałożyć korektor. Tak, brawo ja. No ale opamiętałam się przed nałożeniem pudru, także mam nadzieję, że będzie to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Jeśli chodzi o korektor, oczywiście NAM, to jest kolorek 05, a puder pod oczy to również marka NAM Cosmetics i oczywiście mój ulubieniec drogeryjny, czyli Cotton Candy Under Eye Powder. Rewelacyjny puder. Dostałam mnóstwo komentarzy na temat tego pudru. Pisaliście mi, że on Wam się sprawdza, że dziękujecie mi za polecajki. Także widzicie, to nie jest tak, że tylko ja go uwielbiam. Bardzo dużo osób ten puder chwali. Także przechodzimy sobie już do pudru do twarzy. I jak mówiłam, Belle Peach Powder. Zobaczmy, jak ten podkład będzie wyglądał po przypudrowaniu. Do tego pudru z Belle to zawsze go polecałam i polecam Wam go też dzisiaj. To jest puder super wygładzający, dający efekt naturalnej satynki. To nie jest jakiś tępy, płaski mat. I dodatkowo on po prostu bluruje nam skórę. Pory są bardzo ładnie zminimalizowane. Linie na czole też są wyrównane, wygładzone. No wygląda to przepięknie. Porównując na ten moment stronę z podkładem na mokro i z podkładem już przypudrowanym, no to ta strona zdecydowanie mi się bardziej podoba. Wszystko jest ładnie wygładzone. Troszeczkę ten puder w połączeniu z tym podkładem spowodował, że podkład jakby mi się delikatnie zjadł na niedoskonałościach. Jak te niedoskonałości były przykryte podkładem, to były bardziej schowane, a jak nałożyłam na to puder, to troszeczkę jakby ten podkład się pod pudrem rozcienił. Zrobiła się troszkę taka cieńsza warstwa i prześwituje mi to delikatnie. Więc powinnam, myślę, wcześniej już nałożyć troszeczkę korektora na te czerwone niedoskonałości i byłoby ok. Ale jeśli chodzi o resztę twarzy, to ten podkład w połączeniu z tym pudrem z Belle naprawdę bardzo ładnie wygląda, efekt mi się podoba. Także przechodzę do przypudrowania drugiej strony, wykończę makijaż twarzy, no i przejdziemy sobie do podsumowania. Na ustach pomadka z L'Oreala w kolorze 122 ITs, mój ulubiony kolor, jeśli chodzi o matowe pomadki. A co do makijażu oczu, maty z palety Glam Shop Neutralna.
Płynnym ruchem przechodzimy do podsumowania tego podkładu, no i powiem Wam, że on mi się naprawdę podoba. Przede wszystkim świetliste, promienne, takie zdrowe, mokre wykończenie na skórze, bardzo lekka konsystencja. Podkład jest delikatnie kremowy, nie ma problemu, żeby go na skórze rozprowadzić, nawet nałożony palcami wygląda bardzo ładnie, a doklepany gąbeczką wygląda tak naprawdę jak druga skóra. Jeśli chodzi o jego kolor, wydawało mi się, że on będzie dla mnie troszeczkę za jasny. Okazało się, że on się super dopasowuje do odcienia naszej skóry. Także u mnie się fajnie dopasował, wygląda to idealnie, wygląda to bardzo naturalnie. Podkład jak na taką drogeryjną opcję ma naprawdę dobre krycie. Może to nie jest krycie full cover, powiedziałabym, że średnie, ale bardzo naturalne wykończenie i wygląda to naprawdę ładnie. Jeden mały zarzut do tego podkładu, w sumie nie wiem z czego to wynika, ale jak zaczęłam pudrować ten podkład, delikatnie muskać skórę pędzlem, to zauważyłam, że jakby zaczęło zmniejszać się jego krycie i najbardziej widać to na czerwonych niedoskonałościach, które były super zakryte, jak zaczęłam ten podkład pudrować. A jak już go przypudrowałam, to one się troszkę bardziej wybiły. Nie chcę, wiecie, tutaj dawać jakiegoś super minusa temu podkładowi za to. Na pewno będę go dalej testować, zobaczę z czego to wynikało. Może jakoś tak za mocno przycisnęłam do skóry pędzlem. No w co wątpię, szczerze mówiąc, bo używałam bardzo mięciutkiego pędzelka. Ja zazwyczaj delikatnie omiatam skórę pędzlem, nie dociskam. No ale jest tu zauważalne, że ten podkład ładnie to wszystko przykrył, no a jak przypudrowałam ten podkład, to tak jakby te niedoskonałości mi się troszeczkę wybiły. To, co się stało na mojej skórze, może świadczyć na jego niekorzyść, jeśli chodzi o trwałość. Może on być taki, powiedzmy, 4-6-godzinny i może nam zacząć schodzić ze skóry. Zobaczę, ile mi się dzisiaj utrzyma, a na pewno zostawię Wam czy w komentarzu, czy w opisie pod tym filmem info na jego temat. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo naprawdę wykończenie jest fajne, podoba mi się jak on wygląda, no mówię, bardzo naturalne, takie promienne, świetliste. Zrobiła się z tego taka fajna satynka na skórze, więc jeśli chodzi o ten podkład, ja bym dała mu na ten moment okejkę, będę go dalej testować. I dodatkowym plusem, jeśli chodzi o ten produkt, jest to, że on ma 95% składników pochodzenia naturalnego, więc jeżeli lubicie tego typu podkłady, to myślę, że to będzie fajna opcja drogeryjna. I jeśli chodzi o ten kolor 02, moim zdaniem będzie on uniwersalnym odcieniem, bo nie jest właśnie ani zbyt żółty, ani zbyt chłodny, jest to taki fajny, jasny, neutralny kolor. Także podsumowując, moim zdaniem podkład jest fajny, na ten moment mi się bardzo podoba i jestem ciekawa, jak będzie z jego trwałością. To jest taki jedyny znak zapytania. Ale jeśli chodzi o resztę, naprawdę spoko, mamy tutaj ładne krycie. Jak wspomniałam, bardzo naturalne, fajne wykończenie, fajna formuła, podkład bez problemu się rozłożył na skórze, no i dał tak naprawdę efekt drugiej skóry, a ja bardzo, bardzo lubię tego typu produkty na co dzień. Więc jak coś, myślę, że za te 26 zł warto ten produkt przetestować. Test kolejnej nowości dostępnej w drogerii Rossmann za nami. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie mi kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać, czy już upolowaliście ten podkład, czy już go testowaliście, a może się nad nim zastanawialiście i ten film pomógł Wam w podjęciu decyzji. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!